Opiekujemy się dwoma kojotami. W końcu udało nam się zbudować dla nich nową zagrodę. Jest dużo większa od poprzedniej. Zwierzaki wabią się Togiak i Aurora. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczą nowe skalne jamy. Michelle ma do wykonania zadanie specjalne. Muszę zbadać Togiaka. Jesienią albo niefortunnie wsadził łapę w płot, albo podszedł zbyt blisko ogrodzenia rosomaków, bo stracił jeden palec. Przy okazji przeprowadzki uśpię go i zbadam. Przyjrzę się jego łapie i przeniesiemy go do nowego domu. Togiaka trzeba dokładnie zbadać. Nie ma problemu. Przyłożę się. Świetnie. Złapanie kojotów to nie lada wyzwanie. To bardzo sprytne zwierzaki. Są przebiegłe z natury. Niełatwo je przechytrzyć, ale może nam się uda. Zaczynajmy. Czekajcie w pogotowiu na wezwanie. Nowa ekipa filmowa ma się trzymać z daleka. To dla kojotów duży stres, ale nie mamy wyjścia. Musimy sprawdzić ich stan zdrowia, zwłaszcza Togiaka, i bezpiecznie odstawić do nowej zagrody. To nie jest pierwsze spotkanie Togiaka i Michelle w zagrodzie. Bolało. Kopnął mnie prąd. Próbowałam trafić kojota pistoletem na strzałki i dmuchawką. Z Togiakiem nigdy nie jest łatwo. Odłączyłaś zasilanie? Tak. Na pewno? Chcesz sprawdzić? Ale śmieszne. Sara próbuje zwabić Togiaka jedzeniem, a Michelle celuje w niego strzałką. Na kojota czekają pulpeciki, aby odwróciły jego uwagę. Skusił się. Muszę oddać jeden czysty strzał. Jeszcze chwila. Idealnie. Trafiłam go w nogę. Teraz musimy poczekać 5-10 minut, by środek nasenny zaczął działać. Strzałka weszła w prawą tylną nogę. Idź spać. Wygląda na to, że Togiak nie zamierza dać za wygraną. Ani śladu senności. Nie. W stresujących sytuacjach organizm kojota mobilizuje się do walki. Minęło 8 minut. Być może adrenalina osłabia działanie środka nasennego. Togiak nie zamierza iść spać. Stres spowodował u niego wyrzut adrenaliny. Hormon ten pobudza receptory w mózgu, na które miał działać środek nasenny. Dopóki poziom adrenaliny nie spadnie, mamy związane ręce. Na którą łapę utykał Togiak? Zdaje się, że na prawą przednią. Twardziel z niego. Michelle nie ma wyjścia, szykuje się do kolejnego strzału. Robię to niechętnie. Każdy kolejny strzał zwiększa ryzyko zranienia zwierzęcia. Świetnie, nie ruszaj się. Trafiłaś. Michelle nie zawiodła. Cel trafiony. Chodźmy stąd. Wrócimy za jakieś 10 minut. Gdy kojot trochę się uspokoi, leki zaczną działać. Sara i ja postanowiłyśmy się ulotnić. Może wtedy Togiak się zrelaksuje. Brittany, daj nam znać, kiedy minie 10 minut. Widzę całkiem przytomnego kojota, który patrzy na mnie. Togiak dostał podwójną dawkę środka nasennego, a mimo to nie robi się senny. Musimy złapać kojota i zająć się jego nogą. Czas zmienić strategię. Złapiemy Togiaka w sieć. Michelle i opiekunowie zwierząt spróbują złapać kojota starą, dobrą metodą. Chwytanie kojotów w sieć nie jest łatwe. Mogą nas ugryźć, mogą nam uciec, ale to nasza jedyna szansa. Wchodzimy. Mam wyrzutnię sieci zasilaną sprężonym dwutlenkiem węgla. Sara i reszta zespołu uzbrojeni są w wielkie siatki wędkarskie. Może gdy wytoczymy ciężką artylerię, złapiemy kojoty. Gotowi? That didn't work.
Nie udało się. Wystrzeliłam sieć. Niestety za wysoko. Szczęśliwym trafem, gdy ponownie ładowałam sieć, Togiak schował się do budy. Dawaj siatkę, szybko. Jest w pułapce, mamy go. Teraz w końcu mogę zrobić Togiakowi normalny zastrzyk znieczulający. Kojot wreszcie zasnął. Pilnujcie, żeby głowa mu nie opadła. Kolejna aurorę. Spokojnie, maleńka. Zrelaksujmy się. Złapaliśmy aurorę tuż za budą Togiaka. Zapędziliśmy ją w róg zagrody. Świetnie. Biedactwo. Kojoty trafią do kliniki. Tam Michelle będzie mogła spokojnie obejrzeć łapę Togiaka. Zaczniemy od samca, jest w pełnym znieczuleniu. Podamy mu kroplówkę i przejdziemy do badań. Wygląda na to, że całkowicie zdarł sobie z łapy skórę. Wiesz, jak do tego doszło? Niestety nie. Zobaczyłam to już po fakcie. Proponuję zrobić prześwietlenie. Z zewnątrz łapa wygląda całkiem nieźle. Nie jest opuchnięta. Zdjęcia rentgenowskie pokażą nam, czy zwierzę nie ma infekcji kości. Ale sprzęt. Robi świetne zdjęcia. Łapa wygląda normalnie. Pomimo utraty palca nie doszło do zakażenia. Sprawdzam, czy w środku nie ma luźnych kawałków kości, bo mogą powodować ból i doprowadzić do zakażenia. Michelle musi ustalić, dlaczego Togiak utyka. Kojot stracił palec, ale nie całą poduszkę. Tak, wygląda nieco dziwnie. Jest jakby rozdarta i zapewne bardzo wrażliwa. Dlatego zwierzę utyka. Rana próbuje się zamknąć, ale jeszcze się nie zabliźniła. Wdała się niewielka infekcja. Zrobię zastrzyk z antybiotyku. Rusza się. Idealne wyczucie czasu. Wyciągnę kroplówkę. Michelle szczepi jeszcze kojota na wściekliznę. Dobra robota. Togiak właśnie się wybudza. Kolejna aurorę. Będzie zabawa. Jej nie usypialiśmy. Badanie przytomnego kojota to wyzwanie. Zwierzę może ugryźć, więc damy mu coś do gryzienia. Założę wielkie rękawice. Gdy Aurora zajmie się kijem, spróbuję zrobić jej zastrzyk. Niech zaciśnie na nim szczękę. Dobrze, że to nie ręka. Zdecydowanie. Lepiej niech gryzie kij. Muszę ją szybko zbadać. Jesteś bardzo dzielna. Łatwo nie jest. Spróbuję osłuchać Aurorę. Serce świetnie. Zaszczepię Aurorę na wściekliznę i przeniesiemy ją do nowej zagrody. Gotowe. Udało się? Tak. Spodoba ci się nowy dom. Skończyliśmy. Szczepienia zrobione. Togiak przebadany. Jeszcze przez tydzień musi przyjmować antybiotyk. Czas, by kojoty poznały nową zagrodę. Wypuścić kojoty. Pierwsza klatkę opuszcza Aurora. To twój nowy dom. Zmykaj. Uroczy widok. Piękny. Dobra dziewczynka. Przyszła kolej na Togiaka. No dalej, maleńki. Jest trochę skołowany. Togiak i Aurora są bardzo przejęte. Badają teren. Togiak jest nieco oszołomiony, ale widać, że się cieszy. W końcu są w nowej zagrodzie. Udało się. Dobra robota.